36-latek z Bydgoszczy podjął próbę pobicia rekordu Guinnessa. Ma płynąć kajakiem przez 24 godziny po jeziorze. Na osiągnięcie swojego celu wybrał jezioro Raduń w Wałczu, gdzie trenują światowej sławy sportowcy. Historia Sebastiana z kajakiem jest długa. On od najmłodszych lat trenował kajaki, nawet był na olimpiadzie, reprezentując akurat Brazylię. Jakie drzewie! Ale wrócił już do Polski już dawno temu i pobija rekord. Rekord, który w 1987 roku pobił ojciec Sebastiana Szubskiego, Zdzisław, który jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Świata i brał udział jako reprezentant Polski w Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie. No, jesteśmy całą rodziną kajakarzami, od żony po syna, po mnie, zaczęło się ode mnie. No, mi się wydaje, tego bakcyla sprzedałem synowi, bo próbował kilka razy różnych innych rzeczy, a podjął się tej próby tak na poważnie. Sebastian wystartował w sobotę o godzinie 9 rano. Niestety niesprzyjające warunki meteorologiczne i nagłe problemy z żołądkiem spowodowały, że kajakarz musiał odpuścić na 65 kilometrze i zejść na ląd. 36-latek jednak się nie poddał i przy wsparciu najbliższych podjął decyzję o kolejnej próbie. Przyjechałam tutaj, żeby go wspierać jako International Coach Federation. Obecne warunki i pogoda nie są dla niego korzystne. Mam nadzieję, że przezwycięży te trudności i jestem pewna, że da z siebie wszystko. To właśnie dziś rano ponownie Sebastian Szubski wsiadł w swój kajak i podjął próbę przepłynięcia 250 km. Trasa wyznaczona została na jeziorze Raduń, na torze Centralnego Ośrodka Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, gdzie aby mu się udało, musi przepłynąć 50 okrążeń po 5 km. Czy tym razem się uda?